Witam. Ten film będzie zrobiony tylko i wyłącznie dlatego, że dużo osób, chyba już, no kilka, no może nie dużo, ale kilka osób pytało mnie, dlaczego. Cały czas kupują mi się skrzynie horyzontu i w jaki sposób ja to zrobiłem, że te skrzynki cały czas mi napływają do EQ pomimo tego, że schodki są już dosyć no, niekorzystne do tego, żeby to się udawało zrobić. I w tym filmie po prostu to wyjaśnię, jak to się dzieje, że pomimo tego, że schodki są już takie, że za 48 są zlecenia kupne, to ja cały czas, mając wystawiony schodek 42, daję radę kupować te skrzynki. Um. Ogólnie odpowiedzią na to pytanie jest kolejka. To, że wtedy, kiedy jeszcze nie było tego schodka, tego schodka, tego schodka, ja już wystawiłem swoje zlecenia. I jeżeli tylko ktoś próbuje teraz sprzedać cokolwiek poniżej 42 groszy, no to ja jestem pierwszy w tej kolejce, żeby to po prostu od, odkupić, nie? Więc to jest kwestia kolejki. I jeżeli Wy dzisiaj wystawicie sobie. Jakiekolwiek z tych zleceń, no to wy wchodzicie w nową kolejkę, która jest już, tak jakby, za tą moją. I pi pierwszorzędnie rzeczy, które są wystawiane po tych cenach, lecą do mnie. I jeszcze tak tylko sobie powiem, że w ogóle ciekawe jest to, że da się nawet za 57 groszy sprzedać. Także ja ogólnie mam z tego gigantyczny zysk, którego nawet się nie spodziewałem. No i to tyle w tym filmie. Taki króciutki.